A dzisiaj no, prowadzący trochę mnie uprzedził, bo zrobił dokładnie to, co ja zamierzałem zrobić. Ale to nie jest jakaś wymówka pod jego adresem, ponieważ on nie wiedział, co ja zamierzam zrobić. To jest po prostu dla mnie znak, że taka jest wola Pana, że Pan chce, abym szedł w tym kierunku. I w związku z tym bardzo was proszę, będziemy za chwilę czytać Boże Słowo, a to Słowo, które czytać będziemy, proszę przygotujcie sobie, to jest drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci, a wiersz szesnasty. Rozdział trzeci, a wiersz szesnasty. A w wierszu szesnastym czytamy tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Dzisiejsze moje zwiastowanie będzie testem. Chodziliśmy do szkoły i od czasu do czasu nauczyciele stosowali tak zwane klasówki. Nie wiem, jak to się dzisiaj nazywa, bo wszystko się zmienia i powiedzmy wszystko przybiera także inne nazwy. Ale za moich czasów to były klasówki. Oczywiście myśmy jako uczniowie klasówek nie lubieli, prawda? Kto z was lubił klasówki, kiedy pani albo pan powiedział książki pod ławkę, wyciągamy karteczki i piszemy klasówkę. Drżały nam wtedy nogi, drżeliśmy przed tym, co też będzie dzisiaj zadane. Pan Jezus też stosował testy. Pamiętacie, pewnego razu, mówi o tym ewangelista Mateusz w 16 rozdziale, zaprowadził swoich uczniów aż pod Cezareję Filipową, daleko, daleko, by nie otaczali ich ludzie i zadał im wówczas dwa testowe pytania. To był test. Za kogo mnie ludzie uważają? I oni musieli na to pytanie odpowiedzieć. Odpowiadali jedni tak, drudzy jeszcze inaczej. A Jezus w końcu przerywa i powiada, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy tylko Piotr zdał egzamin. Pozostali oblali maturę, nie zdali egzaminu. A więc dzisiaj, bracia i siostry, będziemy się zabawiać w test. Ja myślę, że przez czas mojego usługiwania w Ustroniu tyle już się nagadałem i tyle powiedziałem, że dziś możemy przejść do testu. A więc możemy się, że tak powiem, trochę wysilić, aby zdać test. Wracam więc do tekstu, który przed chwilą przeczytałem. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Co znaczy całe pismo? Co znaczy całe pismo? Całe pismo to znaczy 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Kochani, myślę, że biorąc Biblię do ręki albo pochylając się nad nią, nie zawsze uświadamiamy sobie, że jest to jeden z największych cudów, jaki mamy przed naszymi oczami. A tym cudem jest Biblia. Wyobraźcie sobie, że pisana ona była na przestrzeni 1600 lat. Bo między Mojżeszem, a więc pierwszą księgą mojżeszową, a Apokalipsą, a więc objawieniem świętego Jana, które zostało napisane gdzieś około roku setnego naszej ery, minęło około 1600 lat. Pokażcie mi drugą taką księgę, która na takiej przestrzeni byłaby pisana. Przez 1600 lat. Pisana była przez około 44 różnych autorów. 44 różnych autorów. I byli wśród nich pasterze, byli wśród nich przywódcy, byli wśród nich kapłani, byli wśród nich sędziowie, a więc byli wśród nich nawet więźniowie. I co jest charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że ani jeden werset Biblii nie zaprzecza drugiemu wersetowi. Choć ci ludzie nigdy się nie znali. Nigdy na przykład Piotr nie widział na oczy Mojżesza, Jozuego, a jednak żaden werset Pisma Świętego
choć pisane były na przestrzeni 1600 lat, nie zaprzecza jeden drugiemu. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się stało? Ponieważ to, co ci ludzie napisali, zostało natchnione przez samego Boga. A więc co znaczy natchnione? Żeby móc zrozumieć, co znaczy natchnione, musimy sobie przypomnieć pewne wydarzenie z ogrodu Eden, a więc na samym początku Biblii. Bóg z prochu ziemi ukształtował człowieka, jak pamiętacie. Ten człowiek miał głowę, ten człowiek miał ręce, ten człowiek miał nogi. Ten człowiek wyglądał, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, tak samo jak każdy, jak człowiek. Jednakże czegoś mu brakowało. Czego mu brakowało? Życia. On choć był ukształtowany na podobieństwo człowieka, a jednak w nim nie było życia. Co więc zrobił Bóg? Pochylił się nad tym stworzeniem, tchnął w niego, jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, dech życia. I wtedy człowiek stał się dopiero istotą żyjącą. I podobnie było z Biblią. Pisarze pisali, składali razem, a kiedy po 1600 lat wreszcie księgi te zostały złożone, Bóg tchnął w to, co stworzyli ci ludzie, tchnął swoje życie i w związku z tym swoje tchnienie i w związku z tym Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego. Dlatego jest żywą księgą. Czy pamiętacie, co napisał autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale? Napisał on, że Pismo Święte jest jakie? Żywe! Ono nie jest martwe, to nie jest litera, to nie jest szelest, to nie jest tylko kartka. W nim jest życie. Słowo Boże, Pismo Święte jest żywe. Dlaczego jest żywe? Bo Bóg przekazał mu życie. Myślę, że niejednokrotnie się wam zdarzało, że czytając, mając jakiś problem, jeśli macie taki zwyczaj, gdy przechodzicie jakieś trudne chwile, że otwieracie Biblię, a radzę, żebyście tak robili. I pewnie zauważyliście, że otworzywszy Biblię, wasz wzrok padł akurat na ten wiersz, który był odpowiedzią na wasz problem. Czy komuś się to zdarzyło? Widzicie, skąd się to bierze? No właśnie, Duch Święty bada serca nasze i wie, co nam podpowiedzieć z Pisma Świętego. Bo Pismo Święte, bo Słowo Boże jest żywe. Dalej, a więc Pismo Święte jest całe przez Boga natchnione. Powtarzam, kładę akcent na całe. Powiesz, ale ja tego nie rozumiem. W związku z tym, może to nie jest natchnione. Powtarzam, całe. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do objawienia świętego Jana. Nie bądź podobny do pewnego pastora, modernistycznego pastora, który uważał, że nie całe Pismo Święte jest natchnione. Dlatego w niedzielnych kazaniach zajmował się krytykowaniem tego, co nie jest przez Pismo, co nie jest natchnione według niego. Mówił więc, pierwsze księgi, pierwsze 5 ksiąg mojżeszowych nie dotyczą nas. To jest historia Izraela. My jesteśmy w nowym okresie, my jesteśmy w nowym okresie, w okresie Ducha Świętego i nas tam to nie interesuje. To nie jest dla Kościoła nowotestamentowego. Innym razem przyczepił się objawienia świętego Jana i mówi, to nie jest dla nas chrześcijan, my tego nie rozumiemy, to jakiś sklerotyk tam na wyspie Patmos napisał, co mu starcze jego myśli podpowiadały. I tak co niedzielę usiłował udowodnić swoim parafianom, że to jest nienatchnione, to jest nienatchnione, to jest nieprawdziwe, to jest nieprawdziwe. A jednego dnia po niedzielnym nabożeństwie podchodzi do niego starsza siostra, starsza niewiasta i przynosi mu czarne okładki, takie jak w jakie oprawiona jest, załóżmy, moja Biblia. I mówi, pastorze, oto twoja Biblia.
Jak to, siostro? To nie jest moja Biblia. Cóż to zresztą za Biblia, bo ona ma tylko czarne okładki. To jest twoja Biblia. Ty wierzysz tylko w czarne okładki twojej Biblii, że one są natchnione. Natomiast wszystkie pozostałe księgi według ciebie nie są natchnione. A jak wy uważacie? Czy uważacie, że natchnione są tylko te, które rozumiemy, które potrafimy wytłumaczyć, a pozostałe to, co wyciąć? Powtarzam raz jeszcze. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Halleluja! Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Zgadzacie się ze mną? Uważajcie, bo teraz będzie test. A więc skoro powiedzieliście amen, rozumiem, że się ze mną zgadzacie, że całe Pismo jest przez Boga natchnione. Kto się ze mną nie zgadza, że całe Pismo przez Boga jest natchnione? To podnieście rękę. To was to nie będzie dotyczyć. Och, jakże się cieszę, że wszyscy przystępujecie zatem do testu. A więc test. Skoro całe Pismo przez Boga jest natchnione, no to teraz będziemy zdawać egzamin. Proszę, otwórzmy psalm. Psalm, już mówię, który psalm? Psalm 103. I pamiętajcie, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Skoro tak, to dwa, trzy pytania dzisiaj, na które trzeba odpowiedzieć w kontekście całe Pismo przez Boga jest natchnione. Oto psalm 103. W pierwszych dwóch wierszach psalmista Dawid dziękuje Bogu, a w zasadzie przemawia do siebie samego. Co byście pomyśleli o człowieku, takim człowieku, którego byście spotkali na ulicy, jak mówi do siebie samego? Coś nie tak z nim, prawda? No jak to? Idzie ulicą i do siebie samego przemawia. No co byście... O właśnie, jesteś chory. Co byście powiedzieli, gdybyście spotkali mnie na przykład, jak przemawiam do siebie samego: duszo moja, uwielbiaj Pana, duszo moja, uwielbiaj... Do psychiatry byście mnie pewnie zaprowadzili. No bo nienormalny, chory. No to w takim razie Dawid był trzeźwy na umyśle, czy nie? Był trzeźwy na umyśle, ale widzicie, on sam powiada: nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. To znaczy, że człowiek ma to do siebie, że dobre rzeczy zapomina. O, przykre, złe, to potrafi pamiętać, jak został zraniony, jak go tam ktoś potraktował, ale o dobrych rzeczach bardzo szybko zapomina. Dlatego psalmista mówi: duszo moja, uwielbiaj Pana i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. A jak jest z nami? Pamiętamy o tych dobrodziejstwach, które Pan nam wyświadczył na przeciągu naszego życia, na przestrzeni naszego życia? Pamiętamy o tym? Gdybyśmy pamiętali, to chwała nasza byłaby zwielokrotniona. Ale prawdopodobnie mamy to do siebie, że mamy krótką pamięć i nie pamiętamy. Nie pamiętamy. Dlatego Dawid powtarzał sobie samemu, wmawiał sobie samemu, apelował do siebie samego. Może nawet uderzał się w piersi i mówił: duszo moja, uwielbiaj Pana i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Czy to też jest natchnione? Też to jest natchnione? Też to jest natchnione, rzędzie środkowy? Ci byli bardziej zdecydowani niż wy. Pokażcie im, że wy też wierzycie, że to też jest natchnione. Natchnione? Natchnione. Natchnione? Natchnione. A więc co będziemy od dzisiaj robić? Pójdziemy do domu: duszo moja, uwielbiaj Pana i dziękuj Mu za wszystkie dobrodziejstwa Ci wyświadczone. No tak, ale to był wstęp do testu. Bo teraz się zaczyna prawdziwy test. Bo to, co jest dalej jest powiedziane: On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Czy to też jest natchnione?
Skoro jest to natchnione, to czy tego doświadczyłeś? Doświadczasz? Czy doświadczasz, że choć grzechy twoje były jak skarłat, jak śnieg zbielały, czy masz świadomość, że Bóg na Chrystusa włożył wszystkie przestępstwa nasze i odstępstwa nasze i zostało nam to przebaczone? Jeśli ciągle gdzieś masz w umyśle świadomość, że zgrzeszyłem i nie mogę spojrzeć ku niebu, bo Bóg mi tego nie przebaczył, coś nie jest tak. To nie jest tak. Bo jeśli wierzysz, że całe Pismo jest przez Boga natchnione, to musisz wierzyć, że On odpuszcza wszystkie winy twoje. Zresztą spójrz do 53 rozdziału proroka Izajasza. Tam jest w proroczy sposób przedstawiona ofiara Syna Bożego na krzyżu. I co w pierwszej kolejności jest podkreślane? Że On grzechy nasze i nieprawości nasze poniósł na drzewo krzyża. A Jego krew oczyściła nas od wszelkich naszych win i grzechów. Powiem tak, no to jest ABC. No to na pewno zdaliście. Zdaliście czy nie zdaliście? Jeśli jeszcze tego testu nie zdałeś, to znaczy, że nie jesteś zbawiony. To znaczy, że tego nie doświadczyłeś. Co trzeba zrobić, aby doświadczyć przebaczenia grzechów? Już tu było przede mną akcentowane. Wszystko, co od Boga otrzymujemy tylko i wyłącznie w jeden sposób. Na drodze wiary. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest was Boży to dar. Wiara. Uwierz, że Chrystus, Boży Syn, idąc na Golgotę, szedł nie z powodu swoich własnych win i z powodu swoich grzechów, ale dlatego, że obarczyły go twoje i moje winy. I On je niósł na golgocki krzyż. I przyjmij to wiarą, że tak się stało. Poproś Go o przebaczenie, jeśli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś. I przyjmij wiarą, że tak się stało. Ale to jest, jak powiedziałem, ABC. O tym ciągle mówimy. I nie sądzę, żeby ktokolwiek spośród nas nie był tego świadomy, że jego grzechy nie zostały mu przebaczone. Ale teraz idziemy o klasę wyżej. Bo czytamy, On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. No jak, które z tych pism jest natchnione, a które nie jest natchnione? Który z tych wierszy jest natchniony, a który nie jest natchniony? Całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione. To jak to? To jak to? I to także, że On leczy wszystkie choroby moje? Też jest natchnione? Wierzycie ciągle w to? Czy też możecie postawić nad tym znak zapytania? Ja choruję. Ja nie jestem zdrowy. Więc jak to się ma do tego, co tu jest napisane, że On leczy wszystkie choroby moje? Albo jak to się ma do tego, co w 53 rozdziale prorok Izajasz mówi? On choroby nasze na ciele swoim poniósł na drzewo krzyża. Czy to też jest natchnione? No właśnie. Jak to jest? Jest czy nie jest? Widzicie, Pismo Święte mówi, że jest, że tak się stało, ale nasze doświadczenia, nasze doznania jak gdyby temu przeczą. Gdybym tak zapytał, bracie, siostro, czujesz się dobrze? Nie, bracie, tu mnie boli. No, siostro, ja się czuję. No, tu mnie boli. A więc jak to jest? Pismo Święte tak mówi, a nasze doznania są zupełnie inne. Zapytacie, dlaczego tak jest? Ja też tego testu nie potrafię na piątkę zaliczyć. Odpowiadam więc szczerze, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, że choć całe Pismo przez Boga jest natchnione, jedni są uzdrawiani, a inni ciągle są w kolejce do lekarza po uzdrowienie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Przyczyny mogą być, kochani, bardzo różne. Fakt pozostaje faktem. To nie Pismo się zmienia, to coś na pograniczu, to coś na przestrzeni między nami a Bogiem jest nie tak,
Albo coś jest tutaj, skoro nie dzieje się to, co jest, o czym mówi natchnione Pismo Święte. Bo natchnione Pismo Święte mówi, że On leczy wszystkie choroby Twoje. Jak mówię, w szczegóły się nie będę wdawał. Może kiedyś przyjdzie czas, że będziemy ten temat roztrząsać we wtorkowych godzinach biblijnych i wrócimy do tego bardziej szczegółowo. Fakt pozostaje faktem. I Pan Jezus sam o tym mówi. Za czasów proroka Elizeusza było w Jerozolimie wielu trędowatych w Palestynie, ale ilu zostało uzdrowionych? Jeden. Ale to nie zmienia faktu, że to Bóg go uzdrowił i że Bóg tego dokonał, choć inni nie byli uzdrowieni. A przy sadzawce Betesda ilu chorych leżało? Całe mnóstwo. A ilu zostało uzdrowionych? Jeden. Ale to nie zmienia faktu, że Jezus go uzdrowił. A dlaczego pozostałych nie uzdrowił? O, na tym by trzeba było bardziej szczegółowo podebatować. Fakt pozostaje faktem. Fakt pozostaje faktem, bo całe Pismo zostało przez Boga natchnione, że On leczy choroby nasze. On leczy choroby nasze. Jak możemy przyjąć? W jaki sposób możemy przyjąć, no powiedzmy sobie, uzdrowienie naszego ciała? W jaki sposób? Powiedziałem już po pewnym momencie, że nie ma innej możliwości, aby otrzymywać od Boga cokolwiek od Niego chcemy, jak droga wiary. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Powiem wam coś więcej. Szczególnie tej drogi wymaga Bóg od ludzi wierzących. Tak, jakże często Jezus do ludzi wierzących mówił: wierzysz? Niech ci się stanie według wiary twojej. A do ludzi niewierzących po prostu po to, żeby zademonstrować swoją moc, bez pytania ich uzdrawiał. Wstań, weź łoże swoje, idź. To było w stosunku do ludzi, którzy byli niewierzący. Ale my, wierzący ludzie, mamy przez Boga wyznaczoną jedną drogę. A tą drogą jest wiara. Przez wiarę i tylko przez wiarę przyjmujemy uzdrowienie naszych ciał. Ojej, to mi się coś nie zgadza, prawda? Dlaczego mi się nie zgadza? No bo ja jestem ciągle chory. To coś tu jest nie tak. Nie, kochani, wszystko jest w porządku. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. A zatem pozostaje nam trwanie w wierze. Nie zawsze to się dzieje wtedy, kiedy my chcemy. Nie zawsze to się dzieje w taki sposób, jak my chcemy. Ale Bóg pozostaje wierny. On swojego słowa nie zmienia, a całe Jego słowo jest natchnione. A więc także uzdrowienie przyjmujemy przez wiarę. No i co z naszym testem? Jak nasz test wypada w tym momencie? Nie wierzę w to. Masz prawo. No ale wtedy nie zdajesz testu. I trzecie pytanie, które już dzisiaj było wspomniane. Po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy zbiegł się tłum, aby obserwować to zjawisko, które miało miejsce w Jerozolimie, ponieważ widzieli słupy, płomienie ognia i dymu, zbiegli się, aby zobaczyć, co się dzieje. I niektórzy z obecnych tam zapytali: mężowie, bracia, co my mamy robić? Co my mamy robić w tej sytuacji, skoro byliśmy świadkami tego niezwykłego zjawiska? Co my mamy robić? I Piotr im wyjaśnia i wyjaśnia i wyjaśnia, aż wreszcie w 39 wierszu powiada: obietnica ta, a więc obietnica zesłania Ducha Świętego, należy się wam, waszym dzieciom, i wszystkim sięga ta obietnica aż po Ustroń, aż po członków zboru Betel. Wszystkim ta obietnica się należy. A więc to się należy. To jest jak gdyby zadysponowane. Jak gdyby oddane. Co więc my mamy teraz z tym zrobić? Co każdy wierzący
z tym faktem powinien zrobić, że obietnica zesłania Ducha Świętego wam się należy. Co należy zrobić? Przyjąć. A w jaki sposób przyjąć? Wiarą. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to brat Gross wiele na ten temat usługiwał i jednym z jego przykładów było: oto Bóg daje ci dar Ducha Świętego. Bierz. A my stoimy: Panie, chrzcij mnie Duchem Świętym. Panie, no bierz. Panie, chrzcij mnie Duchem Świętym. Panie, chrzcij mnie. No bierz. No przecież trzymam, wyciągam ręce. Bierz. To jest dla ciebie. Panie, chrzcij mnie Duchem Świętym. Panie, napełniaj mnie Duchem Świętym. Wiecie, gdybym ja był na miejscu Boga i Ojca i gdybym ja dawał, a to dziecko ciągle prosiło, to w końcu bym tupnął nogą i powiedział, no co powiedział, to powiedział. Ale w końcu bym się zdenerwował. No człowieku, przecież ci daję, no weź, no bierz, to się tobie należy. W jaki sposób to przyjmujemy? W jaki sposób przyjmujemy ten wspaniały dar, o którym dzisiaj prowadzący mówił, dar Ducha Świętego, za którym stoi moc? Może na momencie zrobimy przerwę. Bo było o tym mówione, że przyjmując Ducha Świętego, wraz z Nim przyjmujemy moc. I wiecie, że ta moc nie działa tylko w jednym kierunku. Może czasem my zawężamy działanie Ducha Świętego tylko do uzdrawiania, czynienia cudów. Tak, zaraz o tym powiem. Ale przede wszystkim ta moc rozpoczyna swoje działanie od przemiany starego Michała Chydzika w nowe stworzenie. Prawda? Popatrzcie choćby na Piotra. Jakim on był? Przed chwilą go jakaś kobieta pytała: ty też jesteś z nim? Ty też jesteś z Galilei? Nawet twoja mowa cię zdradza. Co ty mówisz? Ja go nie znam. Ja go nigdy nie spotkałem. To jest Piotr. Prawda? Pełen lęku, pełen strachu. Zamyka się za drzwiami. Idę ryby łowić, mam już tego dość. Pełen rezygnacji. Ale w momencie, gdy w Dzień Zielonych Świąt moc Ducha Świętego go wypełniła, to czytajcie drugi, trzeci rozdział, jaka jest postawa Piotra. Słuchajcie, powiedział do arcykapłanów i uczonych w piśmie, kogo mam bardziej słuchać? Boga czy ludzi? Wiedzcie, że nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, z wyjątkiem imienia Jezus. Czy widzicie? To jest ten sam Piotr. Ale między tym Piotrem a tym Piotrem jest Dzień Zielonych Świąt. Jest napełnienie Duchem Świętym, które spowodowało jego przemianę. Jeśli jesteś lękliwy, trwożliwy, zastrachany, ciągle się czegoś boisz, boisz się nowotwora, boisz się tego, boisz się kryzysu, kochany, szukaj mocy z wysokości. Szukaj mocy przemieniającej twoje życie. Potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Ale to jest ten sam Piotr. Ale gdy czytamy już trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, to spotykamy tam również Piotra, który wraz z Janem idą na godzinę modlitwy do świątyni. A przed świątynią u drzwi pięknych siedzi biedny paralityk i wyciąga rękę, by go wspomożono. A Piotr, popatrzywszy nań, powiada: słuchaj człowieku, ja srebra i złota nie mam. Nie mam. Ale wiesz, coś mam. Coś mam! Ktoś słusznie zauważył, że wiele kościołów ma to, czego nie miał Piotr. Ale nie ma tego, co miał Piotr. A co miał Piotr? On był świadomy, że jego ciało jest mieszkaniem Ducha Świętego. Potężna moc, która stworzyła niebo i ziemię. On był tego świadomy. A więc to mam i to ci mogę dać. W imieniu Jezusa wstań i chodź. A więc zauważcie, moc Ducha Świętego działała jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze przemieniała Piotra, ale po drugie działała także na ludzi, których Piotr wspomagał.
a więc moc Ducha Świętego. I kiedy Piotr zapytany został, co mamy robić i komu się to należy? Wam się to należy, dzieciom waszym i wszystkim, których kiedykolwiek powołał Bóg. Czujesz się powołany przez Boga? Jeśli tak, to ta obietnica się tobie należy. A w jaki sposób ją przyjąć? Co musisz zrobić? Widzicie, był kiedyś taki trend, jechali ludziska do Toronto. Toronto, 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 Toronto. Jechali ludziska do Toronto, żeby tam szukać napełnienia mocą Ducha Świętego. Że działy się przy tym zjawiska kuriozalne, śmieszne, wątpliwej jakości, zawstydzające, ośmieszające cały ruch ziemsiątkowy, choć Kościół ziemsiątkowy nie miał z tym nic wspólnego, to inna sprawa. Czy musisz jechać do Toronto? Potem nagle z Toronto przeniósł się, jak gdyby zainteresowanie przeniosło się na Pensacolę na Florydzie. I na Pensacolę wszyscy, do Pensacoli wszyscy. Ani z Toronto dzisiaj nic nie ma, ani z Pensacoli dzisiaj nie ma. No to potem się pojawiła... A, gdzie to się pojawiło? W Szwecji. Podpowiedzcie mi, młodzi, macie lepszy umysł. Uppsala. A jej lider... Kto mi podpowie, jak się nazywał? Ulf Ekman. Miałem się możliwość wielokrotnie z nim spotykać. I ludziska tam jechali, zwłaszcza z północnej części Polski. A gdzie dzisiaj jest Ulf Ekman? Uznał, że Kościół katolicki to najlepszy kościół na świecie. I poszedł tam. Tak. A więc gdzie mamy my dzisiaj jechać? Do Ulfa Ekmana? Gdzie mamy jechać, żeby móc? Co mamy zrobić? No co mamy zrobić? W jaki sposób przyjąć moc z wysokości? Apostoł Paweł wyraźnie wymienia. Wiarą przyjęliście Ducha Świętego. A więc zauważcie, wiarą przyjmujemy zbawienie, wiarą przyjmujemy uzdrowienie i wiarą przyjmujemy Ducha Świętego. No dobrze, a co z językami? Nie koncentruj się na językach. Najważniejsze, żebyś uwierzył, że kiedy poprosiłeś, Duch Święty w tobie zamieszkał. Że stałeś się świątynią Ducha Świętego, a języki się pokażą, a języki nastąpią. Czy wierzycie w to, że można mówić językami, a nie być napełniony Duchem Świętym? A więc nie koncentrujmy się na językach, koncentrujmy się na tym, aby przyjąć moc z wysokości. Ducha Świętego. A Duchowi Świętemu dajmy wolność, otwórzmy się, aby mógł przez nasze usta także modlić się nowymi językami. Ale zmieńmy jak gdyby ukierunkowanie, akcent przynieśmy na przyjęcie Ducha Świętego i resztę pozostawmy Jemu. Halleluja. Czy zdałeś już ten test? Kto zdaje test polegający na tym, iż wierzy we wszystkie trzy pytania? Albo inaczej, kto jest w stanie odpowiedzieć na te trzy pytania? Tak, wierzę, że grzechy moje mi zostały przebaczone. Wierzę, że Chrystus ma moc, aby uzdrowić i moją chorobę. I wierzę, że Duch Święty, ponieważ Go o to prosiłem, mieszka w moim ciele. Halleluja. Każdy z was ma piątkę. Nie, szóstka dzisiaj jest tym najwyższą notą. Każdy więc, kto mówi amen, ma szóstkę.